problem jest. Psychoterapia i pomoc psychologiczna online, zdalna, ale przede wszystkim online, myśląc o tym, tak jak my łączymy się teraz za pomocą takich środków, że można korzystać z wideo i z takiej dwustronnej komunikacji, z widzeniem się, z perspektywy terapeuty. Aczkolwiek po czwartkowym webinarze i jeszcze podczas spotkania z zespołem, kilku takich rozmów z kolegami, koleżankami pracującymi w różnych miejscach, rozmawialiśmy o tym też, że tak naprawdę ta wielka trudność korzystania z tej psychoterapii online jest w tej chwili po stronie pacjentów, którzy nie mają warunków do tego, żeby spotkać się ze swoim terapeutą w domu, w którym aktualnie przebywają. Więc tu myślę, że też trochę więcej pewnie temu poświęcimy, może i dyskusji i dzisiaj czasu. Dobra, już idziemy. Będzie okej. Okay. Dobra. Kiedy zaczynaliśmy, wiele osób terapię online wcześniej, przed aktualną sytuacją, było to najczęściej z wyboru pacjenta, z wyboru terapeuty, gdzie nie było dostępności, gdzie była gdzieś różnica czasu, pracy, specyficznego rodzaju pracy, jaki terapeuta proponuje, albo problemów, z jakimi mierzy się pacjent, gdzie były możliwości ograniczone przemieszczania się, była to też w pewien sposób wygoda i oszczędność kosztów, jeśli chodzi o czas i podróż, możliwość wyboru terapeuty, z jakim chce się pracować. Więc to było zawsze na zasadzie umowy wspólnej terapeuty i pacjenta, często pacjentów, którzy mają tryb życia wyjazdowy, często terapeuci też gdzieś tam wyjeżdżali i umożliwiało nam to pozostanie stale w kontakcie. Dzisiaj to, z czym się mierzymy, oprócz tego, że teleterapia czy telekonsultacje, jakie znamy, to też uzupełnienie właśnie coaching, w pewien sposób coachingu, coaching jest uzupełnieniem terapii, tak jak znamy w terapii dialektyczno-behawioralnym, uzupełnienie spotkań regularnych w gabinecie czy bieżącego kontaktu z terapeutą w razie potrzeby albo pracy ośrodków interwencji kryzysowej, których praca opiera się w dużej mierze na właśnie kontakcie telefonicznym, to te wszystkie funkcje, które znaliśmy, teleporad, telekonsultacji online i tej online terapii jako opcji w sektorze prywatnym, praktyk prywatnych, to w tej chwili to online i tele stało się dla nas koniecznością. Czy pracujemy prywatnie, czy NFZ, w sektorze publicznym jest to dla nas zalecane i właściwie chyba wszyscy koledzy, koleżanki, pracując prywatnie w gabinetach, też się decydujemy na prowadzenie konsultacji online. Co dla wielu z naszych pacjentów te 2 tygodnie temu, gdy zaczęły się zmiany, gdy zaczęło się zaostrzenie tych epidemiologicznych przepisów, dla wielu pacjentów było tak: poczekamy, zobaczymy, 2-3 tygodnie minie, wrócimy na normalną terapię. Aktualnie jest tak, że nie mamy czasu określonego, kiedy możemy wracać i jedyną szansą prowadzenia terapii to jest właśnie w takiej formie online albo zdalnie. Nie poświęcałam dzisiaj czasu na badania, można znaleźć ich... To sobie wytrzyj. Możemy znaleźć bardzo wiele badań na temat terapii online, telepsychologii, wykorzystania internetu, naprawdę w bardzo wielu źródłach. Polecam, jeśli ktoś ma ochotę się zapoznać. Tutaj strona internetowa stale aktualizowana. Tak, ale cichutko. Natomiast dzisiaj tak naprawdę chciałabym, abyśmy zastanowili się nad tą możliwościami, korzyściami i wyzwaniami prowadzenia terapii online, gdy już takiego wyboru nie mamy. I jest to dla nas jedyna opcja pracy w tej chwili. Korzyści oczywiste, bezpieczeństwo ze względów epidemiologicznych, podporządkowanie się zasadzie pozostania w domu dla pacjentów, a także dla nas terapeutów. Często jest to dla nas terapeutów zamknięcie się w jakimś swoim gabinecie, w jakiejś swojej przestrzeni, nawet jeżeli pracujemy w swoim gabinecie, to drzwi są zamknięte na klucz i przyjmujemy pacjentów tylko online. Korzyścią jest to, że także w takich trudnych czasach możemy podtrzymać relację terapeutyczną i kontynuować proces, który zaczęliśmy z pacjentami, a jednocześnie mierzymy się z wieloma wyzwaniami. Dla wielu osób, które dopiero rozpoczynają w swojej karierze terapeuty czy pomocy psychologicznej właśnie wykorzystywanie internetu czy
środków elektronicznych, to jest takie pierwsze, och, kontakt przez maszynę, jak to? Jak to? To nie to samo. Jak nie ma fizycznego kontaktu z osobą, to właściwie nie terapia, że widać tylko twarz pacjenta, fragment, nie wiemy, co się dzieje w reszcie przestrzeni. Że możemy mierzyć się z trudnościami technicznymi, nie wiadomo, jakie łącze internetowe, jak sobie poradzić z tym sprzętem, że terapia... To wytrzyj sobie, idź sobie wytrzeć. To daj ci wytrę. Przenieś ręczniczek. Przepraszam was bardzo, ale to są rzeczy, nad którymi nie mam kontroli w tej chwili. Że nie odbywa się terapia w neutralnym miejscu. Czyli tak jakbyśmy myśleli wcześniej w pewien sposób, że gabinet, czy poradnia, czy klinika jest czymś neutralnym, ale wchodzimy do domu pacjenta. Co więcej, tam w tym domu będą też domownicy i bardzo często pacjent też w jakiś sposób będzie wchodził w naszą przestrzeń. Czego jestem doskonałym przykładem. Więc, że w tych spotkaniach będą też uczestniczyć i nasi domownicy w jakiś sposób, nasza przestrzeń, nasze to, co wcześniej było bardzo prywatną strefą. Wszelkie obawy terapeuty dotyczące różnych rzeczy, które też mam nadzieję sobie omówimy, tradycja i zasady, według których pracowaliśmy wcześniej. Granice, o jakich myślimy, nasze własne granice, jakie mieliśmy wcześniej i jakie nagle będą musiały się przynieść krem i jakie będziemy musieli troszeczkę uelastycznić, to, że ta terapia online nie będzie dla naszych wszystkich pacjentów, nie dla wszystkich będzie mogła być pomocna, nie dla wszystkich będzie dostępna. Jak włączyć głos? Jak włączyć głos? No, trzeba sobie włączyć swój głośnik, ktoś tutaj zapytał. I nie każdy pacjent zdecyduje się na prowadzenie, na korzystanie z takiej terapii. Okay. Pierwsze, kiedy myślimy o tym kontakcie zapośredniczonym przez maszynę, przez komputer, przez tablet, czy przez coś innego, to właśnie nasza swoboda już w tej chwili jest ograniczona. Nie możemy sobie wybrać inaczej, że my się spotykamy w gabinecie albo a z tym pacjentem online, a z tym pacjentem w gabinecie. Też myślę, że z racji takiej jest to dla nas ważne, zwłaszcza dla tych, którzy pracujemy w tych różnych ośrodkach publicznych, w szpitalach, klinikach i w gabinetach prywatnych, żeby w miarę ujednolicić te zasady, dlatego że w tej chwili możliwość kontrolu i ochrony tych różnych osób, z którymi się spotykamy, ich stanu zdrowia, naszego stanu zdrowia może być trudna. Bo tam panowie i panie nie słyszą, wiesz? To, co jeszcze myślimy o tym dla bardzo wielu osób tradycyjnie pracujących, które miały swoją opinię w ogóle, czym jest kontakt z pacjentem online, że to nie jest terapia, że jest to czasami wręcz łamanie pewnych zasad, że jest to niezgodne z wcześniejszymi wyznaczeniami. To wytrzyj sobie i pooglądaj, okej? Okay? Już powinno być okej. Okay. Nasze własne obawy i przekonania, jakie mamy właśnie na temat tej pracy, które są dla nas ważne do zbadania, co my myślimy, z jakim nastawieniem podchodzimy do tego i emocje, jakie się pojawiają. Ważne rozeznanie tych emocji, uprawomocnienie ich, oczywiście względem dobrej weryfikacji tego, co myślimy i co to w nas powoduje. Czy to jest tak, że boimy się, że jakoś źle wypadniemy, boimy się, że pacjenci nam wypadną, myślimy o tym w pewien sposób z takim pi, co to takiego, nic takiego, nie będę tego robić, przeczekam, jak wypadnę, co o mnie sobie pomyślą. Bardzo, bardzo ważne. Bardzo. To napij się. Pomogę ci to wypić. To, abyśmy mogli omówić własne wątpliwości ze swoimi kolegami, z koleżankami, ze swoimi zespołami, nawet kilkukrotnie, słuchając się nawzajem i uprawomocniając te własne wątpliwości. To jest dla nas bardzo dobry trening, też, aby zbyt szybko nie pocieszać, nie mówić to nic, to pryszcz, ja próbowałem i jest okej, okay, zobaczysz, dasz radę. Pamiętajmy, że dla wielu z nas
pierwsze spotkanie online z pacjentem to jest dokładnie tak, albo jeszcze trudniej niż pierwsza sesja z gabinetem kiedyś, może kilka lat temu, może kilka miesięcy, może wiele, wiele długich lat temu. Więc włóżmy to jakby w pewien sposób w tą szufladę normalności, że tak, można się denerwować. I pamiętajmy też, że dzięki tym maszynom, często przeklętym internetom, mamy kontakt, możemy mieć kontakt. Tak jak my ze sobą mamy, tak możemy dać tę szansę naszym pacjentom. Kwestia taka, którą tutaj myślę, że też warto się chwilę zatrzymać, że ten kontakt bezpośredni, jaki mamy z pacjentem w gabinecie, to tak naprawdę kontakt myślę sobie pozornie bezpośredni. Ja w tym tygodniu miałam sesję z pacjentką, z którą pracuję od 6 miesięcy i praca nam fajnie idzie, natomiast ja miałam poczucie, że ciągle coś mijamy, ciągle czegoś nam brakuje, bo mogę opierać się tylko na tym, co ona mi mówi, trochę ją obserwując, trochę dyskutując, trochę pracując, ale to jakby nie mam bezpośredniego dostępu nigdy do jej przeżyć, do jej historii, do jej doświadczeń. Jest to zawsze zapośredniczone w jej sposobie wyrażania się i w moim sposobie reagowania. I w tym tygodniu podczas tej sesji właśnie online ona gdzieś zrobiła ten krok kolejny w moją stronę i powiedziała, że jest coś takiego, o czym przez ten cały czas nie mówiłam i że ona wie o tym, że był ten obszar taki dosyć mocno skrywany w terapii, chociaż miałyśmy bezpośredni kontakt i paradoksalnie w tym naszym kontakcie online gdzieś to się zaczęło pojawiać. To, co jest ważne i co może nam pomagać, to jest maksymalizacja widoczności ciała podczas spotkania. To, co tam w trudnościach technicznych czasami się zdarza, widzimy kawałek czyichś oczu, tutaj kawałek twarzy, gdzieś coś się skrzywi, coś jest niewyraźne. Kiedy będziemy sobie robić trudne sesje, czy pierwsze, zwróćmy uwagę, ile może pan odsunąć laptop, ile ja mogę odsunąć, żeby lepiej się widzieć, mieć większy komfort. To, co będziemy potrzebować w tym kontakcie zapośredniczonym, to dużo więcej obserwacji. Najczęściej i tak skupiamy się na twarzach naszych pacjentów, oni też się skupiają na naszych twarzach. Tu będziemy robić dokładnie to samo, ale jeszcze gdzieś tę część ciała, która jest dla nas widoczna, też możemy obserwować. Zawsze pytajmy o emocje, pytajmy, co ktoś czuje, co w tym momencie się pojawia, używajmy nazw. Używajmy opisów tego, co widzimy, opisujmy to, co obserwujemy. Może się okazać, że ten wymuszony taki sposób komunikowania będzie dawał pacjentom szansę też układania, porządkowania sobie wielu rzeczy, dlatego że nie mogą pozostać takie niedopowiedziane między nami, więc jest dużo szans na taką edukację. Bardzo ważne i to, co ja dostrzegam bardzo ważne u mnie, nie tylko co mówi wyraz twarzy czy ciało naszego pacjenta, ale jakie jest nasze. Ja pracując online zauważam, że dużo częściej zwracam uwagę na moje własne reakcje, kiedy nagle się spinam, kiedy zauważam, że mam ściśnięty żołądek, kiedy zauważam, że jestem spięta albo pojawia się złość, to podgłośnij sobie. Więc to jest opisywanie i dostrzeganie naszych własnych przeżyć stanów emocjonalnych, częściowo też, żeby w pewien sposób badać te reakcje, jakie pojawiają się w kontakcie z pacjentem, to aby pojawiało się to dostrojenie, aby uprawomacniać jego własne reakcje, ale to nam pomaga jakby badać, patrzeć ten kontekst przeniesieniowy także występujący w relacjach między nami a pacjentem, więc to posługiwanie się własnymi reakcjami jako wskaźnikiem też jest dużo bardziej możliwe, jak dla mnie, pracując online. Ale żeby to oczywiście możliwe było, trzeba sobie poradzić z tymi wszystkimi wyzwaniami technicznymi, więc wybieramy zawsze dla nas jak najbardziej przyjazną technologię. Przyjazną znaczy przede wszystkim duży sprzęt, czyli komputer lub laptop, potem tablet, a na końcu dopiero telefon, kiedy nie mamy innej opcji. Im większy ekran dla nas i dla naszego pacjenta, im więcej widać, tym ten kontakt jest bardzo komfortowy. Wybieramy słuchawki raczej niż głośniki.
przede wszystkim ze względu na prywatność, ale także ci Państwo, którzy macie doświadczenie jakby i na głośnikach, i na słuchawkach, jest podstawowa różnica taka, że przy głośnikach zdarza się, że kiedy dwie osoby zaczynają mówić razem albo wykrywa się dźwięk, to dla tą drugą osobę ścisza. Słuchawki pozwalają nam zachować tą płynność, uniknąć tego przerywania, więc dlatego polecam. Dobrze się zapoznać, gdzie się podgłasza, gdzie się przycisza na naszym sprzęcie, gdzie się zwiększa, gdzie się zmniejsza obraz, gdzie jest mikrofon, a gdzie które gniazdko, gdzie się restartuje w razie czego internet. Tam, gdzie mamy opcje, wybierajmy stałe łącze, poszukajmy kabli, żeby się podłączyć do swoich modemów. Używajmy domowego Wi-Fi, raczej nie telefonów, dlatego że w niektórych sieciach, kiedy ktoś do nas dzwoni, czy dostajemy SMS-a, zrywa połączenie. Niektóre programy pomagają nam współdzielić ekran, czyli na przykład coś my narysujemy, czy napiszemy, czy pacjent zrobi, możemy się podzielić tymi notatkami. Działa to jako super flipchart. I pamiętajmy oczywiście, że przy całej tej zaawansowanej technologii, w razie czego zawsze mamy telefon. Sesja, która odbywa się przez telefon, też może być sesją. Mnie też się zdarzało prowadzić dłuższe rozmowy z pacjentami, nie widząc ich, słysząc tylko głos, ale wtedy jak gdyby jest odcięcie od wszystkich innych bodźców dla mnie. Skupienie się na głosie, na tym, co mówi, na inna praca ciszą, inna słowem. Pewnie też to znacie z jakichś swoich własnych takich intensywnych, cennych rozmów przez telefon. Dokładnie tak samo można w razie czego pracować z pacjentem. Są zresztą osoby, które będą wolały kontakt telefoniczny niż taki z obrazem. Co można używać? Czego? Zoom, który jest w wersji darmowej do 40 minut i w wersji płatnej. W tej chwili wiem, że Zoom też wprowadza w najbliższych dniach jakąś rozszerzenie tej darmowej wersji, żeby można było korzystać z dłuższych spotkań. Google Hangout, czy jak to się nazywa, chyba Meetups, coś takiego, i Microsoft Teams, które te darmowe swoje opcje rozszerzyły, jakby zrównoważyły z tymi płatnymi wersjami bezpłatnie na czas najbliższych 30 dni. WhatsApp, który można także używać do połączeń wideo, jest darmowy, ale tylko w telefonach, tabletach, nie będzie działać tam w komputerach. Skype, który używamy tylko w ostateczności. Zoom jest darmowy, jeden na jeden Zoom jest darmowy całkowicie. Limit czasu 40 jest przy 3 osobach, super. Skype jest najsłabiej zabezpieczony. Więc jest ryzyko czy jakichś podsłuchów, czy nagrania tych rozmów. W tej chwili podobno jest też tak, że osoby mogą nagrywać na Skype'ie nawzajem bez pytania o zgodę. Osoby, które mają oprogramowanie Apple, mogą też używać FaceTime. No i oczywiście, gdyby internet nas zawiódł, gdyby siadła sieć, zawsze mamy możliwość skorzystania z telefonu. Mnie zdarzało się też sesję kończyć właśnie na telefonie, bo coś komuś internet wysiadł, bo coś się zdarzyło, więc ostatni czas robiliśmy za pomocą telefonu. Właśnie, jak to jest, że jesteśmy u kogoś w domu? Kwestia tego gabinetu psychoterapii jako miejsca neutralnego. Na Zoomie nie jest możliwe, że ktoś nagra nas bez pytania, nie. Nagrywać może tylko ten, kto jest hostem i zawsze będziemy mieć informację taką, która się pojawia na ekranie, że spotkanie jest nagrywane. Natomiast pacjenci mają zazwyczaj prawo nagrywania swoich sesji i wtedy ja trzymam się tego, że mogą sobie zawsze nagrywać, to jest ich własność i co oni z tym zrobią, to już jest ich sprawa. Zakładam, że swoich sesji nie będą chcieli rzucać na YouTube albo gdzieś indziej. Natomiast ja pozwalam pacjentom nagrywać sesje tak, jak im pasuje. Tu też mamy jeszcze jakieś pytanie. Bezpieczny komunikator Signal. O, tego też nie wiedziałam, że mamy takie coś. Mam takie pytanie. Czy tutaj u mnie w domu jest za głośno, słychać dźwięki muzyki jakieś? I przeszkadzają Wam? Coś tutaj słychać, ale mnie słychać dobrze. Okej. Dobra, bo muszę się tutaj jakoś... Dobra. Dzięki.
Więc czy ten gabinet psychoterapii jest tak naprawdę miejscem neutralnym? Pomyślmy sobie. Jest to albo nasz gabinet prywatny, albo jakieś miejsce w klinice dla osób z problemami zdrowia psychicznego, albo jakaś przychodnia. To pacjent zawsze do nas przychodzi, więc tak naprawdę to wcale nie jest takie miejsce neutralne. To jest nasze miejsce. Miejsce zdrowia psychicznego, albo miejsce dla osób z problemami. Więc to nie myślimy o tym, że nagle schodzimy z czegoś takiego neutralnego, wspaniałego. Doskonale wiemy, jak trudno czasami te progi przekroczyć, więc myślę, że równoważąc się to, że ta terapia odbywa się częściowo i w naszym, i w pacjenta miejscu, łapiemy trochę tego balansu takiego, tej właśnie równowagi. To, co jest bardzo ważne, niezależnie od tego, gdzie ta terapia się odbywa, jest poufne miejsce dla terapeuty i dla pacjenta. Dla nas, dla terapeuty, z racji, że nasi domownicy, współpracownicy zazwyczaj wiedzą, co robimy, czym jest nasza praca, są w stanie, o ile mają, osiągnęli odpowiedni poziom rozwoju poznawczego, myślenia abstrakcyjnego najlepiej, wiedzieć, że to jest czas naszej pracy, że pracujemy z jakąś osobą, że ta poufność jest ważna i nawet jeżeli jakiś głos usłyszą, jakąś rozmowę, coś im wpadnie w ucho, najczęściej nie będą się do tego w ogóle przywiązywać. To wiedzą, że to nasza praca. Aczkolwiek ten komfort, ta przestrzeń jest na pewno bardzo ważna, żeby też pacjent czuł się, że nie siedzimy przy kuchennym stole z całą rodziną i nie prowadzimy z nim sesji, albo ktoś ciągle nie łazi za nami. To, co jest wielkim wyzwaniem w tej chwili, to znalezienie dla wielu pacjentów, dla ogromnej rzeszy pacjentów, tego poufnego miejsca we własnym domu, z całą rodziną, często z rodziną, z bliskimi, z członkami gospodarstwa domowego, z którymi naprawdę są ogromne problemy, gdzie może pojawiać się przemoc, agresja, może pojawiać się naruszanie zaufania, naruszanie granic niejednokrotnie. I z tym stykam się, że wielu pacjentów właśnie z tego powodu nie decyduje się na terapię. Więc dla nas są to pewne zasady, jak wyznaczenie miejsca w domu, godzin, umówienia się z domownikami, korzystanie z jakiegoś miejsca pracy, jeśli to jest możliwe. Dla naszych pacjentów bywa to dużo, dużo trudniejsze często, bo znalezienie prywatnego miejsca w domu, intymności w obecności innych domowników i czasu tylko na terapię. Często też bezpieczeństwa, bo co jeżeli ja mówię o relacji z partnerem, o relacji z rodzicem, a ta osoba jest w domu. Takie rozwiązanie, jakie znajdujemy, jeśli chodzi o pracę z nastolatkami, z młodzieżą, z dziećmi, to omówienie z tym naszym młodym pacjentem i z jego rodzicami jak gdyby znaczenia tej poufności i zadbania przez rodzica o poufność i zabezpieczenie dziecku tego miejsca na czas terapii. I to najczęściej jest w stanie działać, że kiedy ten rodzic ma znaczenie, wie jaka to jest rola, żeby ta poufność była przestrzeń dla dziecka, pomaga tego pilnować. I czasu tylko na terapię. Ja też niedawno miałam taką sytuację, że młodą pacjentką tej sesji nie mogłam odbyć, ponieważ jakoś tak ona informowała swoją rodzinę, ale została przypisana jednocześnie do opieki nad młodszym rodzeństwem, więc było, że no to możesz z tą panią Magdą porozmawiać, tutaj ci młodsi się będą bawić. Wiemy, że to nie zadziałało i wróciłyśmy do tego, zapytałam, czy potrzebuje mojej pomocy, żeby z rodzicami to uzgodnić, ale dała radę sama. Pacjenci wybierają różne miejsca. Niektórzy mają pokój do dyspozycji, kuchnię, ktoś ma garderobę, ktoś próbuje zamknąć się w WC na czas terapii. I powiedzmy, jeżeli to jest pokój kąpielowy, czy duża łazienka, jedna z dwóch w domu, okej. Jest w stanie tam stworzyć warunki. Powiedzmy, że obserwując, że pacjent nie siedzi tam w kucki, nie stuka ktoś ciągle do szyby, do drzwi, żeby się dostać i wygląda na to, że jest to pewien tylko kontekst, to powiedzmy, że jesteśmy w stanie to przejść. Jedna z koleżanek moich mówiła, jak pani, żeby mieć tą terapię, tak bardzo jej zależało, mieszkając z małymi dziećmi, znalazła miejsce w kotłowni i siedziała w kucki w tej kotłowni, żeby prowadzić terapię. Jedno spotkanie tak można, ale kolejne będzie to trudne. Więc to, co też myślę, możecie ze swoimi pacjentami obgadać, warto
faktycznie, gdzie będzie takie miejsce w domu, jeżeli to będzie garaż, jeżeli to jest stryszek, jeżeli to jest jakiś składzik, to jak tam wygospodarować przestrzeń? Postawić jakieś krzesełko, odkurzyć, postawić jakiś tam grzejnik w razie czego, zrobić tam jakiekolwiek warunki, żeby to było takie przyjemniejsze i bardziej komfortowe do siedzenia. Terapia w kucki, terapia po cichu z szafy, terapia gdzieś tak chybcikiem przechodząc z pokoju do pokoju. To może być rozmowa, to może być jakaś chwila, ale na dłuższą metę to nie zadziała. Dlatego potrzebna jest i nam elastyczność, i naszym pacjentom. Próbujmy. Będziemy musieli naprawdę niejednokrotnie pomóc im i przejść całą taką burzę z rozwiązywaniem problemów, burzę mózgów z rozwiązywaniem problemów, jak znaleźć to miejsce do terapii. Niezależnie od tego, tutaj od koleżanek moich, czy decydujemy się pracę przez Skype'a, no to wiadomo, że musimy o siebie też zadbać. Jeśli przez telefon, może być nieco inaczej. To tak dla chyba rozluźnienia. Jakie są nasze obawy po tym, kiedy myślimy już o technicznych kwestiach, takich organizacyjnych, o całym takim, całej tej koncepcji w ogóle terapii przez jakąś maszynę, o tym miejscu, jak ona się będzie odbywać, kiedy myślimy o tych obawach i weźmiemy, Jezus kochany, komputer, Boże, tablet, te sprzęty, wszystkie programy, przecież ja tak nigdy albo nie dam rady. I wtedy przychodzą nam z pomocą koledzy, do których się zwracamy, zespół, do którego się zwracamy, albo nasza rodzina. Ktoś z rodziny, z kolegów, z przyjaciół wie, jak obsłużyć te sprzęty. Nie bójmy się, żeby się tak prosić o pomoc. To jest teraz taki czas naprawdę, że można sobie pomagać. Takie obawy związane z tym, że to nie to samo, że to nie terapia, albo że to nie prawdziwa terapia, albo że to nie wyjdzie, bo brakuje kluczowego elementu przestrzeni, bycia w jednej przestrzeni. Kiedy takie coś nam się pojawia i to stoi na przeszkodzie, jakby jest naszą taką, bo przez wiele lat nie musieliśmy tak pracować, a teraz musimy. To, co jest ważne, to też bardzo często z pomocą swojego zespołu albo w ramach jakiegoś własnego czasu na refleksję dotarcie do tych przekonań, jakie one są, że to nie to samo, że to nie będzie takie, że to nie wyjdzie, jakie emocje za tym stoją. I uprawomocnienie tego, co się pojawia, akceptacja tego trudnego stanu, ale także weryfikacja, danie sobie szansy, sprawdzenie, zobaczenie, jak to będzie. Jeśli pojawiają się obawy, nie wyjdzie, nie da się, znowu superwizja, zespół, wsparcie koleżeńskie. Wszyscy będziemy potrzebować na to teraz więcej przestrzeni, więcej obgadania. Nie bójmy się spędzać, przeznaczać na to czasu w tych naszych zespołach, w jakich pracujemy, jakby iść dalej z tym samym schematem, bo bardzo możliwe, że wszyscy jakieś tam mamy obserwacje, doświadczenia. Będzie mi dziwnie, będę się denerwować. Tak, uprawomocnijmy to, przyznajmy to. Może tak być, zwłaszcza na początku. Zwłaszcza jak na pierwszej sesji coś nawali, internet się skończy, wbiegnie dziecko, pies zaszczeka, braknie prądu. Będę się denerwować i to jest normalne. Wielu osób tak będzie. Pacjent nie będzie współpracować na przykład, albo będzie udawał, nie będzie szczery, będzie sztywny, będzie bardziej oszczędny w słowach. Jeśli mamy takie obawy, to przyjmijmy, że tak właśnie może być, bo i w gabinecie na pewno też nam się tak zdarzało. Albo będzie cisza i nie będę wiedzieć, co powiedzieć, bo będę się głupio czuć. I oczywiście to tak też jakbyśmy nie mieli z tym już doświadczeń. Albo taka myśl, że będzie ciężka sesja, taka na Skype'ie i co, czy tam na online. I też oczywiście może tak być, bo w gabinecie też ciężkie sesje się zdarzają. Albo pacjent się rozłączy. I też tak może być. Ale myślę, że też mamy doświadczenia pacjentów, którzy milkną w trakcie sesji albo wychodzą w trakcie. Ja to już jako anegdotę przedstawiam sprzed paru tygodni, jeszcze sprzed COVID. Moja pacjentka, która w trakcie sesji też miała bardzo silne pobudzenie i widziałam, że chce się rozłączyć, bo palcem po klawiaturze szukała tego przycisku, żeby tam najechać myszką na to rozłączenie i widziałam, jak trafiła już tam w tym kursorem i jak z ulgą już widziała, że się rozłącza z tego naszego spotkania.
No ale spotkałyśmy się potem za tydzień i to omawiałyśmy, więc jakby to wszystko, co się zdarzy online, doświadczaliśmy już tego najprawdopodobniej. Internet, komputer się zawiesi, tak właśnie może być. Wtedy mamy możliwość dzwonienia się na telefon, umówienia, dokończenia spotkania kiedy indziej, rozwiązywania problemów w inny sposób. Obawy, że nie mamy takiej kontroli nad spotkaniem, jaką sądzimy, że mamy w gabinecie. Więc teraz proponuję też tym osobom, które tego się obawiają, że nie będą mieć kontroli, pomyślcie sobie dobrze, ile procent tej kontroli mamy nad spotkaniem zazwyczaj. Dla niektórych osób obawą jest to, że ten kontakt online spowoduje większą obecność pacjenta w naszej prywatnej sferze, bo trzeba poznać swój numer telefonu, trzeba podać, jak pacjentka się rozłączyła, to zapytała pani dlaczego. No wtedy już nie mogłam się zapytać, dlatego że już jej nie było, ale za tydzień. Ona się rozłączyła, ja nie wracałam już do tego, potraktowałam to jako zakończenie. Zapytałam, omówiłyśmy to za tydzień po prostu. Właśnie to, że pacjent pozna mój numer, mój login, mojego maila, że na przykład będziemy używać jakiegoś komunikatora, że będzie częściej pisać do mnie. Tak, bardzo możliwe, że tak będzie, że ten kontakt w jakiś sposób przeniesie się z tych sztywniejszych ram instytucji na tą sferę taką stałej obecności, tak? Że nie wiem, będzie wam się wyświetlało, jak pacjent jest dziś obecny, na jakimś czacie, czy na Gmailu, czy gdzie, że przyjdzie czasami mail, ale tu znowu jest przestrzeń tego, gdzie ustalamy swoje granice i o co nam chodzi, jak chcemy komunikować tą swoją obecność. Dla wielu osób, czy dla części osób, właśnie wiąże się też ta kwestia zmiany granic, kanału komunikacji z koniecznością zmiany zasad terapii. Czy to jest jakby terapia jeszcze na starych zasadach? Czy zmiany będą po stronie pacjenta, czy po mojej stronie? Czy warto je omówić? Czy warto je obserwować? Czy mogę sobie pozwolić na jakieś zasady, na zmiany zasad? I to jest jak gdyby też dla nas takie wartościowe, ważne do rozpatrzenia, jakie to były te zasady, jakie mogę spokojnie utrzymać, tak jak mówimy w DBT, pewne podstawowe zasady, którymi się kierujemy, a technika czy sposób, jak to realizujemy, może być elastyczny. Więc czy będę musiała zmienić fundamentalne zasady terapii, szacunku, zaufania, bezpieczeństwa, współpracy, uprawomocnienia, zmian zachowania czy analizy czegoś, czy tylko sposób realizowania tego. To, co często się okazuje już po pierwszych spotkaniach, że musimy być bardziej aktywni podczas tego spotkania, że te spotkania online bywają bardzo męczące, że ponieważ nie wiemy jakby, czy to jest taka naturalna przerwa, czy coś się zawiesza, czy coś powiedzieliśmy, bo nie usłyszeliśmy dobrze, nie zaobserwowaliśmy reakcji, czy to jest ta praca ciszą, czy co teraz, zwłaszcza na tych pierwszych spotkaniach. Osoby, które zaczynają pracę online, zauważają, że bywa to bardziej męczące, plus dodajemy do tego siedzenie faktycznie przed ekranem, które samo dla siebie będzie dla nas fizycznie bardziej męczące, więc wymaga takich trochę innego rodzaju higienicznych przerw regularnych i wstania, rozprostowania, przewietrzenia się, znaczy przy oknie oczywiście, i dbania o swoją higienę. I oczywiście kolejny punkt z tym związany, dbania o swoje granice, gdy już nie jesteśmy w naszym gabinecie, w naszej przychodni i te granice nie są tak jasno wyznaczone, jak o nie dbać? O granice naszego czasu? Czy online to znaczy dostępny stale? Czy to oznacza maksymalnie elastyczny? Czy to oznacza, że pracuję w tych samych godzinach, ale co wtedy, jeżeli wtedy mój pacjent nie może, jak tutaj te granice obserwować i wyznaczać. I to jest nasz jeden z takich ważnych punktów DBT, gdzie mówimy o obserwowaniu granic versus wyznaczaniu sztywnych granic. I wydaje mi się, że tutaj właśnie przechodząc do pracy online, troszkę potrzebujemy przejść z podejścia opartego na wyznaczaniu granic, jeśli tak pracowaliśmy, to znaczy z góry zakładaliśmy wolno to, nie wolno tego, jeśli to, to tamto, spotkanie trwa tyle i tyle, odbywa się w gabinecie, pacjent zgłasza się do rejestracji, jeśli odwołuje,
pacjent i terapeuta nie mają kontaktu poza, nie pisze SMS-ów, nie poruszamy jakichś tematów, nie zwracamy się w jakiś sposób, czegoś nie robimy. Tutaj, ponieważ po pierwsze jesteśmy w nowym kontekście pracy i my i pacjent, jesteśmy w kontekście ogólnie sytuacji społecznego zagrożenia i podwyższonego ryzyka i bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo granic narzuconych dla nas z zewnątrz w tej chwili, ograniczających nas, ważne jest, żebyśmy patrzyli na tą relację terapeutyczną, którą chcemy podtrzymać, chcemy ją mieć, chcemy jakby dać tam, zachować to fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, obserwować, gdzie faktycznie są takie miejsca, gdzie możemy poluźnić, to znaczy, że pacjent może pić herbatę, czy kawę, czy wodę podczas spotkania i my też będziemy mieć napój, chociaż na przykład wcześniej w naszych miejscach pracy się nie piło, że możemy spotkać się o innych godzinach, że pacjent może napisać SMS-a i my mu odpowiemy, czy możemy umówić się na jakąś wymianę mailową. Jakby gdzie obserwować, jak gdyby, co możemy, co dla nas w dalszym ciągu jest ok, jeśli rozluźniamy te granice, co z jego zachowania jest ok, co z naszego zachowania jest ok, zamiast sztywno trzymać się rzeczy wyznaczonych, dlatego że też ta rzeczywistość nasza z tygodnia na tydzień mocno się zmienia. Prawda jest też taka, że wychodząc z gabinetu, gdzie dosyć jednakowo mogliśmy podchodzić do wszystkich pacjentów, może się okazać, że ta praca z różnymi pacjentami będzie się różnić. Z jednym pracujemy zdecydowanie pracujemy obserwując i ustalając granice z każdym pacjentem. I polega to na tym, że nie potrzebujemy bardzo często na samym początku mówić: pacjencie, sesja będzie trwać 60 minut i proszę nie pisać do mnie SMS-ów, ale maile można i proszę nie jeść na sesji, ale też proszę budzić się przed sesją godzinę, a nie na samej sesji i proszę sobie nastawiać budzik, bo jeszcze nie wiemy, gdzie będzie z każdym pacjentem ryzyko na przykład przekraczania tych granic, więc to obserwujemy. Z niektórymi pacjentami zgodzimy się na sesje na przykład telefoniczne, a wiemy, że z pewnymi pacjentami będziemy wiedzieć, że mają warunki, będziemy dążyć do sesji z kontaktem wzrokowym. Jednym pacjentom nie będziemy musieli mówić tego, żeby nie jedli na sesji, a będą tacy, którzy powiedzą: dobra, jeszcze tutaj obiad, a jeszcze tutaj frytki mam, a przepraszam, tutaj tylko odbiorę telefon. Więc z każdym obserwujemy w bezpośrednim kontakcie i tam, gdzie dostrzegamy moment, że o, te granice zaczynają być przekraczane albo jest w ich stronę jakiś krok, wtedy mówimy: okej, spójrzmy, dla usprawnienia, czy poprawy, czy podtrzymania naszego kontaktu relacji, zwróćmy uwagę na ten punkt, czy możemy się umówić na niejedzenie na sesji. Albo proszę na czas sesji odłożyć telefon i nie sprawdzać jakichś tam, nie odbierać telefonów i jakichś tam rzeczy, nie? Więc z każdym raczej pacjentem te granice będą na bieżąco ustalone tam, gdzie będziemy potrzebować. Oczywiście mając z tyłu głowy pewne podstawowe, takie, które obowiązują nas ze wszystkimi. Tutaj też w pewien sposób patrzymy do pogodzenia dla nas granice pacjenta i granice terapeuty, tak? Na ile jak gdyby my możemy uwzględniać jego potrzeby, on nasze potrzeby, na ile on będzie mógł jakby dostosować się do tego. Powiemy: nie, proszę, utrzymajmy sesję o tej godzinie, co mieliśmy, o 15:00 i ja chcę, żeby były te sesje o 15:00, bo mi tak pasuje, albo o 9:00. Pacjent powie: no ale wtedy na przykład są wszyscy w domu, albo ja wtedy nie mogę, albo no ja nie mam komputera, ja mogę tylko przez telefon. Więc tutaj są różne takie rzeczy. Ja pomijam tu kwestie związane już z treścią terapii i tych granic, tak, bo to już zależnie od każdego procesu, bardziej takich ogólnych rzeczy. Właśnie, nie dla wszystkich będzie terapia online. Przede wszystkim nie tylko dla, którzy nie są chętni tej terapii, którzy w terapii uczestniczyli z powodu konieczności związanych z jakąś instytucją, zmuszeni czy skierowani przez członków rodziny całkowicie, czy w jakiś sposób skłonieni do tej terapii, gdzie ta własna
chęć nie była, czy gotowość w danym momencie nie była gotowa, nie była obecna, więc tutaj nie przeskoczymy tego. I dla wielu osób zakończenie tych terapii takich twarzą w twarz, przejście na różne formy online będzie tak naprawdę opcją przerwy w terapii czy zakończenia. Terapia online w danym momencie, prowadzenie sesji z osobami, które są pod wpływem substancji, które są w stanie odurzenia, to też nie jest dobry pomysł, aczkolwiek mnie zdarzało się z kimś interwencyjnym nie mieć kontakt, żeby utrzymać go w stanie, jakby uchronić go przed dekompensacją. Natomiast na pewno nie była to terapia, tylko pewien rodzaj interwencji. Z tymi osobami, które mają trudności w zakresie mowy, komunikacji, problemy poznawcze, takie, które uniemożliwiają kontakt, bo nie jesteśmy w stanie jakby reagować, albo taka osoba dużo potrzebuje wspomagania w kontakcie. Być może potrzeba tam włączenia jeszcze jednej osoby, która by mogła wspierać, będąc fizycznie obecną. Najmłodsi pacjenci. Mieliśmy jeszcze do niedawna wielu z nas takie opory, czy w ogóle z dziećmi, z młodzieżą pracować online, natomiast w tej chwili wiemy, że ich szkoła też odbywa się zdalnie. Jeśli mamy tych najmłodszych pacjentów, dzieciaki, wtedy dużo większa będzie rola rodziców. Często to już będą sesje takie, gdzie jest obecność rodziców, często takie, gdzie pracujemy z rodzicami zamiast dzieckiem, ale też dla tych dzieciaków możliwość kontaktu z nami przez ten ekran będzie też bardzo fajnym i pewnie cennym urozmaiceniem i takim będzie dawać poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy. Oczywiście z osobami w aktywnej, silnej psychozie i tam, gdzie konieczna jest hospitalizacja, bo są pacjenci z zagrożeniem życia. Ja przepraszam, przyciszę tylko te dźwięki w tej chwili. Bo mam taką opcję. Tam, gdzie konieczna jest hospitalizacja, pomimo koronawirusa, wiemy, że pacjenci mają różne, ludzie mają różne stany zdrowotne i będą możliwe hospitalizacje pacjentów ze znacznym zagrożeniem życia czy zdrowia. Na pytanie uprzedzam, czy pacjenci z myślami samobójczymi, myślami rezygnacyjnymi, wielu z nas pracuje z takimi pacjentami. Wielu z nas pracuje z takimi pacjentami, pracujemy też online, staramy różne sposoby weryfikacji, plany bezpieczeństwa i też jest to możliwe. Na pewno warto wtedy bardziej korzystać z konsultacji zespołów, z superwizji, ale znowu, tak jak z gabinetu, tak i online można pracować z takimi pacjentami. Państwo możecie też napisać, bo sobie pomyślałam, że fajnie też można byłoby obgadać sobie na jednym takim webinarze właśnie specyfikę, czy sposób pracy, planu bezpieczeństwa, jak mamy pacjenta z ryzykiem czy samobójczym, czy z myślami samobójczymi, czy rezygnacyjnymi, co wtedy możemy robić online, jak zatroszczyć się o to bezpieczeństwo. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to można dać mi znać na czacie. Możemy też zrobić taki webinar. Właśnie, co jeśli pacjent nie zdecydował się na terapię online? Nasz pacjent, z którym pracowaliśmy, którego znamy, albo się jeszcze zastanawia, myśleliśmy, że powie, no tak, oczywiście, pani Katarzyno, pani Magdo, czy tam pani Janie, albo się nie pojawił na umówionym spotkaniu, my żeśmy czekali przed tym ekranem i nie wiedzieli, czy mamy dzwonić, czy mu przypominać, przypomnieliśmy, on nie odebrał, albo spróbowaliśmy tego online i przerwał. I po pierwsze, najważniejsze, to nie oznacza, że jestem złym terapeutą. Albo że jestem niewystarczająco dobrym, albo że się nie nadaje, albo że jestem jakimś lamusem. To jeśli mam takie myśli i jeśli tak się zdarzało, czyli te pacjent się nie zdecydował albo wypadł, a ja mam jeszcze, albo mam takie myśli, znowu kierujemy się do swojego zespołu, do swoich superwizorów, do swoich kolegów, przegadujemy to po to, żeby sobie przerobić, uprawomocnić, poradzić z tymi emocjami podzielanymi bardzo często ze wszystkimi, zobaczyć, że inni mają tak samo. Pamiętajmy o tym czasie przejściowym z naszymi pacjentami i dla nas, żeby była próba, sesja techniczna taka, czy część pierwszej sesji, jak nam jest lepiej, czy przez ten system, czy przez ten system, czy o tej godzinie, czy o tej godzinie, czy coś możemy robić, możemy jakoś usprawnić ten sposób. Czujemy się nieswojo, możemy z tego zażartować, możemy się pośmiać, możemy coś tam usprawnić.
kupić sobie lepsze słuchawki, czy wymyślić coś innego. Nawet jeżeli mamy tych pacjentów wypadających, czy takich z przerwami, warto obgadać sobie, czy zostawiamy to podtrzymanie kontaktu, czy dajemy otwarte drzwi powrotu, sprawdzenia, czy będzie możliwość. Na pewno bardzo ważne pytanie naszego pacjenta, czego się obawia, że chce przerwać albo się nie decyduje, jakie mogą być przeszkody i przygotowanie sobie, znowu burza mózgów, rozwiązywanie problemu. Aha, nie będę mieć połączenia internetowego, aha, nie będę mieć przestrzeni w domu, a będę głupio wypadać, będę dziwnie wyglądać, nie lubię patrzeć na swoją twarz w komputerze. Więc znowu patrzymy, identyfikujemy problem, próbujemy rozwiązywanie. Też to, co ważne, to bycie autentycznym, dzielenie się własnymi trudnościami, jakie mamy w tej nowej sytuacji. Można powiedzieć, ja czuję się głupio gadając do monitora, ale mój mózg potrzebuje chwilę czasu, żeby uświadomić sobie, czy żeby przedstawić się, że po drugiej stronie monitora jest taka sama osoba jak ja. I pierwsza, druga, trzecia sesja było mi bardzo ciężko, a teraz zaczynam się do tego przyzwyczajać. Też jest to forma modelowania, uprawomacniania doświadczeń. Tutaj się pojawiły jakieś komentarze, zaraz zobaczę. A, dobry pomysł, dobra. Więc znowu, i w ten sposób ja też przedstawiam to swoim pacjentom, że ten online to już nie jest wybór, albo wygoda, albo moja decyzja, albo moja propozycja, albo pana pomysł, albo tak, że jesteśmy tacy wszyscy techniczni i po prostu robimy teraz tą terapię online. To jest jedyna konieczność, jedyna szansa dla nas. Z racji też tego, że w obecnej sytuacji wiele osób jakby mocno przekierowuje swoją uwagę na zdrowie fizyczne, na koronawirusa, na konieczność przeorganizowania życia rodzinnego, faktycznie ta terapia, która wiemy, że o ile nie jest interwencją kryzysową, że potrzebuje gdzieś tej przestrzeni, będzie tak, możecie się też tego spodziewać, że po tych 2, 3, 4 tygodniach, jak pacjenci nam gdzieś się wymkną, znikną, będą potrzebować wrócić, bo załatwią te gdzieś tam podstawowe, pilne sprawy, sprawy bytowe i znajdą przestrzeń znowu na swoje powrót do swoich terapii, do swoich kontaktów. Tu też zebrałam trochę takich, patrzę jeszcze, mam jeden, a mam. To, co też z pacjentami, którzy mają trudność z podjęciem decyzji czy zniechęcenie, to też zebrałam takie gdzieś tam przydatne rzeczy, że właśnie ja to przedstawiam dosyć dyrektywnie, że właśnie w ten sposób teraz pracujemy, że uprawomocniam, że wolałby pan czy pani spotykać się tak jak do tej pory, ja też. Natomiast teraz jest taka sytuacja, że nie mamy tego wyboru. Jest przestrzeń na uprawomocnienie, tylko rozczarowania, ale też trochę metodą zdartej płyty, no, że niewiele mamy obszaru do dyskusji. Pytamy, co pan czy pani myśli o tym właśnie, żeby dowiedzieć się, co stoi na przeszkodzie, czego ta osoba potrzebuje, żeby móc zacząć takie spotkania. Więc to pokazuje nam, co ktoś albo co my możemy zrobić. Próbujemy się orientować, co jest trudne, co jest takim wyzwaniem jakby największym. Tu bardzo ważne, żebyśmy patrzyli sobie na to, te wyzwania, dostrzegali, że na przykład jest to wyzwanie, no bo będę musiała przed tym komputerem, albo będę musiała w domu, albo nie będę się z panią widzieć, a tego mi potrzeba. Jakby część faktycznie problemów takich, które są częścią problemów pacjenta, ale miejmy przestrzeń i naprawdę rozszerzmy perspektywę na te obiektywne trudności życiowe, warunki mieszkaniowe, rodzinne pacjentów, że to często są przeszkody nie do przeskoczenia, a często z powodu tych samych przeszkód pacjenci jeszcze bardziej nas potrzebują, jeszcze bardziej potrzebują wsparcia. Więc kiedy już to próbujemy identyfikować, że jak to sobie ta osoba wyobraża, te trudności, jakie one są, czy my możemy coś zrobić, żeby to ułatwić, jak możemy to sprawdzić, wypróbować, to będzie dla nas też proces mierzenia się z takimi problemami i rozwiązywaniem ich. I dzielenie się swoim, tak z mojej perspektywy to tak wygląda, że to też jest często wyzwanie i jednocześnie zależy mi na kontynuowaniu tej pracy. Więc to ten kawałek dzielenia się swoim doświadczeniem i swoją motywacją i swoją gotowością też myślę, że jest ważne. To, co pomocne, oczywiście pamiętajmy zegarek gdzieś w pobliżu, w komputerze.
nie na komórce, nie polegajmy na zegarkach na komórce, bo jak będziemy odblokowywać ekran, patrzeć, która jest godzina, a tam przyszedł jakiś SMS albo jakieś połączenie i już rozproszy naszą uwagę. Więc odsuńmy to wszystko, bo bardzo łatwo się rozproszyć. Dbajmy o komfort, ale nie polecam, żeby w piżamie, no chyba, że już naprawdę zaśpimy i tylko coś na górę narzucimy. Coś do picia, żeby mieć przestrzeń na stole na zrobienie sobie notatek czy czegoś zaznaczenia, albo obswojenie się z tym, jak to robić na komputerze. Jeśli pracujemy właśnie na komputerze i jednocześnie sobie coś notujemy, zachęcamy pacjenta też do komfortu, ale niekoniecznie, żeby był w łóżku, tylko żeby wstał, ogarnął się, też miał coś do picia. Nie zachęcamy do podjadania pacjentów jedzenia w trakcie sesji, chyba że mamy jakiś, jest to częścią terapii, spożywanie posiłku. No to jak najbardziej. Wszystko inne odkładamy, nie rozpraszamy się wieloma otwartymi oknami na komputerze, sprawdzaniem czegoś na szybko. Tak, właśnie. Dobrze sprawdzić, czy jest zegar dobrze synchronizowany. Oswajamy się z tym sprzętem. Można zrobić sobie testową z kolegą czy z koleżanką, właśnie sprawdzić to nasze oprogramowanie, jak się w tym programie dzieli ekran, jak coś się pokazuje, jak właśnie można coś wspólnie robić z pacjentem. Można wykorzystywać internet jako zasoby do wymiany. Wszyscy teraz gdzieś tam już grzebią. W internetach, w jakichś stronach, w jakichś medytacjach, w jakichś YouTubach, więc warto pytać pacjentów, mówią, że coś znaleźli. Mnie często pacjenci inspirują tym, co znajdują, jakimiś wykładami, jakimiś programami, jakimiś masterclassami, jakimiś wykładami, jakimiś książkami, które przeczytali. Młodzież to w ogóle jest też super sprawa, bo teraz mogą nam wrzucić swój link, piosenek jakich słuchają albo coś, co oglądają. Więc zwłaszcza z dziećmi, z młodzieżą zachęcałabym do wykorzystania tego czasu na sesji, jaki mamy, zawsze do tego, żeby tak jak mogliśmy wcześniej sobie, nie wiem, jakiś żarcik czy jakiś komentarz powiedzieć, coś jakby budującego takiego naszą tą relację, atmosferę, korzystajmy z tego, co jest właśnie dzięki internetowi, róbmy trochę interaktywności w tym wszystkim, jeśli tylko możemy i mamy taką gotowość, pozwalają nam na to nasze granice. I też to, co może się zdarzać, jak już właśnie pacjenci mają do nas te numery, zwłaszcza młode osoby, które są przyzwyczajone w tej chwili do tekstowania, pisania długich wiadomości. Jak łapiemy się, i to też jest kawałek granic, jak łapiemy się z naszym pacjentem, że zaczynamy wymieniać długie, długie wiadomości, to spróbujmy jakby stosować taką zasadę krótkiej 5 minut rozmowy zamiast, czy 10 minut rozmowy zamiast 30 minut SMS-owania. Bywa to trudniejsze dla wielu pacjentów, więc to będzie też coś, czym się zorientujemy dopiero jak to się zacznie dziać z naszym pacjentem, że on na przykład pisze, my mówimy, a może lepiej porozmawiamy, on mówi, a nie, to tylko coś, jakby pani mogła odpisać i to tak się jakby zaczyna się tak rozwijać, więc to jest dla nas właśnie szansa do zaobserwowania, aha, może tu chcę potrafić granicę, zamiast długich konwersacji będzie krótsza rozmowa jakaś taka w międzyczasie, chyba że warunki faktycznie nie pozwalają na odbycie absolutnie rozmowy. Też tutaj widzę, coś mam. Czy robię na spotkania? Tak, robię notatki ze spotkania na komputerze sobie. Jestem do tego przyzwyczajona. Czasami udostępniam ekran i robimy wspólnie łańcuch behawioralny albo jakąś tabelkę, albo jakiś za i przeciw. Czasami, przyznam się do tego Wam, zdarza mi coś się w tym, jak to się nazywa, w Paint'cie coś narysować albo wykorzystać. Tak, robię to w trakcie spotkania i pacjenci o tym wiedzą, że jestem w stanie to robić w trakcie spotkania. Tak mi jest wygodnie. Albo notuję sobie na kartkach. Mam takich, złapałam się, że niektórych pacjentów notuję na kartce, niektórych notuję na spotkania. Potrafię sobie wziąć tak, że widzę ekran pacjenta i kawałek sobie zostawiam na notatki, ponieważ potrafię pisać na klawiaturze bez gapienia się na nią tak bardzo dużo, no to jestem w stanie to robić, albo sobie robię ręczne notatki. Ale jeśli chcę coś współdzielić z pacjentem, to specjalnie mówię, otwieram tego
I teraz na przykład ty pacjencie mów, a ja zapisuję i próbujemy taką wspólną pracę robić. I to często jest właśnie dla nas jakimś tam, jakieś rzeczy wypisujemy, zaznaczamy, coś robimy, analizujemy dokładnie. Piszę właśnie jakąś tabelkę albo coś takiego, to też bywa bardzo fajne, bo pacjenci jakby angażują się, potem dostają po tym, po sesji dostają, wysyłam im to i to jest na przykład jakieś zadanie, które żeśmy ustalili, albo jakiś za i przeciw, albo jakiś inny rodzaj burzy mózgów, albo jakaś tam inna rzecz, którą żeśmy przepracowali. Ja zachęcam pacjentów w ogóle, żeby sobie nagrywali. O, ja już chyba skończyłam tutaj to. Tak, a właśnie to, dziękuję bardzo. I już jestem ze wszystkimi. I co? Tak, więc jakby ta interaktywność komputera, właśnie wykorzystywanie jako tabletu jakiegoś czy flipcharta, to jeden z moich nauczycieli też, pamiętam, na szkoleniu zapytał, w szkoleniu dla terapeutów, kto jeszcze nie ma flipcharta? No i ci, co podnieśli ręce, powiedział, zamówcie sobie pod choinkę. To jest podstawowe wyposażenie gabinetu terapeuty. Więc komputer nam to w sumie umożliwi. O, tak. Pytania, komentarze. Nie odmutuję wszystkich, bo złapałby się szum, ale można się samodzielnie odmutowywać i albo pisać na czacie jak najbardziej. Jak macie jakieś tam komentarze. O, ktoś się pojawił. Ja mam pytanie w związku, o Jezus, no, w związku z koronawirusem. Nie prowadzę długofalowej terapii. Jestem naukowcem. Okej. Teraz będzie reszta pytania. Ale teraz podjęłam się wolontariatu na zasadzie interwencji kryzysowej. Super, bo krótkiego wsparcia. Jakie porady? Otóż to jest pewnie w naszym, moim zdaniem, możemy się tutaj dzielić i zachęcam Was też do rozmowy. Moim zdaniem trochę teraz nasza taka rola i też tak rozmawiałam ze swoją koleżanką z Włoch wczoraj, że w tej chwili tam, gdzie my rozszerzamy i oferujemy pomoc nie dla naszych długofalowych pacjentów, to wszystko będzie mieć formę interwencji kryzysowej. A interwencja kryzysowa nie jest skupiona gdzieś na jakichś głębokich rzeczach, tylko jest skupiona na tu i teraz. I interwencja kryzysowa to jest tak naprawdę ciepły koc i szklanka herbaty. Pomyślcie tak jak o swoim przyjacielu, o bracie, o siostrze, o osobie, którą znacie, która jest w takiej sytuacji, jak jako człowiek po ludzku, wiedząc, że macie zasoby w danej chwili, że wy jesteście w stanie skontenerować czyjeś emocje, że on w tej chwili jakby jest w tym naturalnym stanie jakiegoś wzbudzenia albo w jakimś dołku, przede wszystkim uprawomocnienie, czyli masz prawo to czuć, jakby tak jest, opowiedz o tym, co się zadziało, jakby tak i czego potrzebujesz. Chcesz pomóc, żeby do kogoś zadzwonić, żeby coś zorganizować, czy masz chleb w domu, gdzie będziesz spał dzisiaj, czy możesz sobie zrobić przerwę, jakby takie, to będą bardzo rzeczy takie podstawowe, czy przypomniało ci się coś z dawnych czasów i czujesz, że teraz się gdzieś to dopadło, czy masz przestrzeń, żeby się tym teraz zajmować, co ci pomagało dawniej, w wcześniejszych momentach twojego życia przechodzić przez stres, czy masz wystarczającą ilość kontaktów z bliskimi, czy jest na przykład ktoś, kto zawala cię za bardzo jakimiś rzeczami, zajmuje za dużo twoich zasobów. Takie zorientowanie się dokładnie, tak jakbyśmy bliskiej osobie, jako ktoś, kto jest w tej chwili powiedzmy w stanie takim, nie, zen trochę, pomogli mu to trochę ogarnąć na dany moment. Więc to jest w tej chwili interwencja taka nasza po prostu ludzka. I to też tak jak jeden z nauczycieli moich mówił, pracując z ofiarami traumy, czy w ogóle z osobami w takich trudnych sytuacjach, mówił, przede wszystkim bądź człowiekiem, zachowuj się jak człowiek,
nie jak terapeuta. Zachowuj się po prostu jak człowiek, bardzo prosto i pamiętając o uprawomocnieniu, a zmiana zachowania w interwencji kryzysowej jest dla nas, wchodzimy ze zmianą tam, gdzie widzimy, że potrzebujemy pomóc tej osobie zadbać o jej zasoby albo uzyskać wsparcie z otoczenia. To tam jakby robimy, gdzie co można by zrobić jeszcze, nie? Ale nasza obecność, wysłuchanie, powiedzenie często, wiesz, może iść najpierw zjedz coś, a ja zaczekam. Albo przygotuj sobie ten posiłek, zrób sobie herbatę. Rozebrałeś się już, usiadłeś sobie na kanapie, spokojnie, ja poczekam i jest ten czas. Opowiedz mi o tym, ja sobie z tym poradzę. Nie musisz się o mnie martwić, że mnie to w jakiś sposób przeciąży. Ja wiem, ja wyobrażam sobie to wszystko, nie? I to jest na takiej zasadzie, żebyśmy mogli być tym, nie rozwiążemy niczyich problemów, ale tam zwłaszcza, gdzie będą się zwracać do nas osoby, myślę, że to te, które się mierzą z wyzwaniami COVID teraz, żebyśmy dali im to, czy wzięli od nich to wszystko, czego nie mogą dać swoim bliskim, bo nie chcą ich obciążać. Żebyśmy po prostu jakby to, żeby oni wiedzieli, że my to wszystko udźwigniemy w sobie, nie? Więc to jest na takiej zasadzie, bo po tym, za parę miesięcy przyjdzie do nas to wszystko, to co, z czym ludzie się mierzą, będą się mierzyć. Nie wiem kiedy i jak to będzie, ale będzie. I to, co wydaje mi się teraz takie ważne, co wcześniej, ja też myślałam z perspektywy tych wszystkich kolegów, koleżanek, terapeutów, że o Jezus, jak tu na to online się przesiąść, a coraz więcej mam głosy, że pacjenci po prostu nie są w stanie pracować online, bo nie mają warunków, bo się boją, bo nie mają przestrzeni, bo nie mają bezpieczeństwa, bo nie mogą wyjść z tego domu. Więc wszystkie możliwe jakby tutaj sposoby też szukamy, że a może w samochodzie, a może na ławce przed blokiem, a może samotny spacer, też może to być okej. A może w tej godzinie faktycznie złapiemy jakiś czas inny, a może to ta rozmowa telefoniczna będzie okej, bo możesz wyjść gdzieś tam, ale komputerowa nie, bo jest jeden komputer w domu i on stoi stacjonarny. Nie? Więc tutaj też my jakby myślę, że w tym momencie ta zasada elastyczności i takiej gotowości jest dla nas potrzebna, bo da to naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa, bo czasy są strasznie zawirowane, więc dużo sztywności jest z zewnątrz, więc my jakby tam, gdzie możemy sobie na elastyczność, to pozwólmy sobie. Nie? Jakby ufajmy sobie i bardzo, bardzo dbajmy o siebie. Jakieś spotkania, rozmowy, Zoomy, wszystko jest potrzebne. Do mnie możecie tam znaleźć mnie, pisać i tak dalej. Jeszcze jakieś tam pytania, uwagi? To ja może mam takie pytanie, to znaczy może takie potwierdzenie, co inni terapeuci w takiej sytuacji, kiedy, bo mówiliśmy tutaj o pacjentach, którzy są w terapii. A co z nowymi pacjentami? Bo słyszę takie głosy też od terapeutów, że nie przyjmuję nowych pacjentów. No ja przyjmuję i teraz właśnie chciałabym wiedzieć, jakie jest tutaj wasze stanowisko. No ja powiem moje doświadczenie, jakie jest. Moje doświadczenie jest takie, że ja przed koronawirusem wielu pacjentów nowych zaczynałam online. I znam niektórych swoich pacjentów tylko i wyłącznie online. Nigdy ich nie spotkałam i pewnie nigdy ich nie spotkam. Więc dla mnie to jest tak. Dla mnie to jest naprawdę bez różnicy. Aczkolwiek wiem, że wiele instytucji, to tradycyjne podejście ma takie, że pierwszorazowych nie. Tylko, że zostajemy w tym kontakcie. Ci wszyscy, którzy pracowali online już wcześniej, no to pewnie to jest po prostu jednakowo to traktujemy tak czy tak, to pracujemy. A tak naprawdę za kilka tygodni pojawią się nam pacjenci pierwszorazowi. I myślę, że to będzie nie do uniknienia. I możemy znowu zrobić webinar dla tych, którzy jakby mają czy przedyskutować, sobie przegadać, czy w swoich zespołach, czy tak w gronie, nie? Że jak wtedy online, jeśli nigdy online pierwszorazowych nie robiłam, a mam taki obowiązek, bo może się tak pojawić, albo potrzeba. Tu się pytanie pojawiło o prowadzeniu grup dzieciowych. W jakim wieku dzieci? Basia?
Magda, to są grupy tak wiekowe od około 8 do nawet do takich młodzieżowych, do 12-14. I to są zazwyczaj grupy, które są z zaburzeniami neurorozwojowymi. Grupy ze zdiagnozowanym ADHD, z autyzmem, ze spektrum autyzmu. A pracujecie w tych grupach też z kimś, że są oni obecnych, mają dorosłych jakichś? No właśnie, wiesz co, my dzisiaj też jesteśmy po takim zespołowym spotkaniu, co z tymi grupami zrobić, bo te grupy zostały przerwane na ten moment. I na razie byliśmy w kontakcie z rodzicami, że jakby co, to my jakoś telefonicznie służymy wsparciem i będziemy myśleć. I myślimy właśnie o wykorzystaniu Zooma do tych grup, ale jakoś zastanawiamy się, bo to zależy od każdej grupy, od pary terapeutów, na ile jakoś jest gotowość, też innej jakby naszej przestrzeni, ale też no, różne dzieci w tych grupach mamy. Jedne są niżej funkcjonujące, drugie są wyżej funkcjonujące. I trochę zastanawiamy się, jak ten temat ugryźć. A to są takie terapie, takie grupy procesowe, terapeutyczne, procesowe. Czy takie procesowe? Nie, to nie są TUSy, to są procesowe grupy terapeutyczne. Aha, więc tu może będzie Wam faktycznie trudno, jeśli jest różny poziom gdzieś poznawczego funkcjonowania, bo to by wtedy być może należało takie grupy, no ale to są grupy procesowe, rozbić na podgrupy bardziej gdzieś tam dopasowane, albo włączyć do tego dorosłych, zwłaszcza z tymi młodszymi, włączać dorosłych. My w tej chwili w poniedziałek zaczynamy też grupę nastolatków z rodzicami pracy, trening umiejętności DBT i z dziećmi też bym spokojnie różne treningowe, różne rzeczy bym robiła spokojnie. Natomiast tam, gdzie masz, mówisz, że neurorozwojowe też i procesowe, to trzeba by wybadać ich indywidualnie, pewnie wybadać każdego, jak gdyby jak on w tym kontakcie, jak sobie radzi, czego potrzebuje i ewentualnie pomagaczy mieć. Ewentualnie myślę, że wykorzystać jakiś tam, zmienić format, na przykład wspólne oglądanie czegoś i potem dyskusja, wspólne zrobienie czegoś i potem pokazanie, nie? Czyli opierać się z tym młodzieżą bardziej na, z tymi dzieciakami na przykład, że ten czas to nie jest ich tylko czas patrzenia się na ekran i gadania, tylko włączać dodatkowo jakieś aktywności w to, takie, które im coś tam pozwolą, nie? Trochę zmienić format. Też możemy o tym pogadać, jakbyś chciała. No pewnie, po prostu, no, to zawsze. Ja mam pytanie związane z interpretowaniem wiadomości w związku z pandemią. Wiem, że wiele osób ruminuje złe wiadomości, bierze informacje z niepewnych źródeł, jak z tym pracować, zwłaszcza kiedy jest dużo lęku. Ja bym proponowała Wam, używajcie metafor jak najwięcej, nie? Używajcie przykładów innych metafor różnych, czy kiedy jeden termometr mówi, że jest 15 stopni, drugi, że 17, trzeci, że jest 23, czwarty, że jest 43. Czy to możliwe? No nie, nie? Jak gdyby dobrze jest wyznaczyć sobie na przykład rano i wieczorem sprawdzam wiadomości. Sprawdzam wiadomości na przykład jedne na takim, drugie na takim kanale, żeby mieć równowagę. Wiem, jakie są gdzieś tam rekomendowane źródła, ale dobrze mieć wyznaczony czas regularnego sprawdzenia, tak jak z chodzeniem na wagę. Pacjent waży się ma co tydzień, a nie codziennie albo po każdym posiłku, bo od tego tylko będzie mu się gorzej robić. Ma być zorientowany co do podstawowych jakichś, nie wiem, gdzie jest ten szpital najbliższy w jego miejscu. Ma jakby sobie faktycznie wyznaczyć czas w ciągu dnia na sprawdzanie tych wiadomości. Ma sobie wyznaczyć jakby jakieś podstawowe swoje zabezpieczenie. Dobrze jest z pacjentem określić wspólnie jego stan zdrowia, faktycznie poziom ryzyka, taki jakby obiektywizując pewne rzeczy, ale też wybadać te jego emocje i ruminacje i poszukać w jego doświadczeniach i przekonaniach, co tak naprawdę podtrzymuje jego ruminację. Czy właśnie jakiś lęk, bo ma jakieś doświadczenia z ryzykiem własnego zdrowia na przykład. I to go tak naprawdę gdzieś tam, wiecie, podkręca. Ja teraz będę mieć też we wtorek sesję po 3 latach z pacjentką, z którą pracowałam nad lękiem o zdrowie. Było to skuteczne, no ale jakby w obecnej sytuacji ona też zdecydowała się wrócić do terapii. Więc no na pewno nie powiemy, że przestań pani ruminować albo zajmij się rysowaniem koni w tym czasie,
Bo wszyscy tak naprawdę trochę ruminujemy, wszyscy więcej sprawdzamy, wszyscy więcej czytamy, wszyscy więcej się dowiadujemy i ta pierwsza faza jest zupełnie normalna. Warto też zobaczyć, dobra, co zamiast. Jak pan te wiadomości czy tam czyta, to co pan w tym czasie mógłby faktycznie korzystnego porobić na przykład, nie? A może jak już pan coś wyczyta, to przygotować jakieś coś sensownego i wysłać do znajomych. Albo popatrzeć, jak osoby w pana otoczeniu, nie? Czy to się mieści gdzieś tam w normie, czy za dużo. Ale na pewno wyłapać te emocje dobrze i też sobie je starać się jakoś tam przetworzyć. Szukać z ciała różnych objawów, które podtrzymują te jakby napkręcają trochę to ruminowanie. To bym też tak. Dobra. Wszystkim bardzo dziękuję. Życzę dobrej nocy, spokojnej i jesteśmy w kontakcie. Pamiętajcie, można do mnie pisać jakby coś i się kontaktować, wspierać nawzajem. Wszystkiego dobrego, zdrówka nam wszystkim życzę. Cześć.